Okej. Okay. Cześć wszystkim, jest 9.46. Bitcoin rośnie o 7,5% od wypuszczenia wczorajszej informacji o tym, że inflacja w Stanach Zjednoczonych wynosi tylko 8,5%, inflacja CPI i zwróćcie uwagę, ta cena wzrosła natychmiast po wypuszczeniu tej informacji. Ja się nazywam Julian, a to jest specjalny raport dla krypto raportu od Juliana Krypto to jest mój kanał, również na niego możecie wbić, na nim dodaję codzienne newsy podsumowania informacji ze świata na kanale. Na Twitterze dodaję również podsumowania informacji w pigułce oraz na telegramie dodajemy informacje odnośnie danych on-chain przede wszystkim i takie alerty się pojawiają automatycznie w momencie, gdy cena jest wysoko i wzrasta jednocześnie rezerwa Bitcoina na giełdach. Widzicie na kanały na telegramie, a teraz przechodzimy do danych on-chain i Bitcoina. Zwróćcie uwagę, Bitcoin urósł, można na tym ruchu było zyskać. Zwróćcie uwagę, że ta inflacja jest nieco. Co mniejsza niż z poprzedniego kwartału i teraz przechodzimy na mniejsze interwały, to zwróćcie uwagę jak Bitcoin nawet urósł w stosunku do Nasdaqów, w stosunku do innych rynków. Bitcoin mimo wszystko urósł, bardziej opłacało się trzymać ten kapitał właśnie w Bitcoinie niż w spółkach technologicznych typu Nasdaq. Teraz przechodzimy do DXY. DXY czyli indeks dolara amerykańskiego. Na ten moment, zwróćcie uwagę, jest na delikatnych stratach. Spada z tego swojego szczytu lokalnego, a te lokalne szczyty to były w momencie, gdy Bitcoin osiągał. Przeważnie okolice dna. Rok 2015, rok 2019, 2020 to były momenty, gdy DXY był bardzo, bardzo wysoko, czyli dolar był przewartościowany. Natomiast sam Bitcoin w tym samym czasie był niedowartościowany, i na ten moment sytuacja wygląda nieco podobnie. Dolar wydaje się być bardzo przewartościowany, natomiast Bitcoin z drugiej strony wydaje się być niedowartościowany. Przechodzimy teraz dalej do narzędzi Max Data App. To są cały czas narzędzia Max Data App. Możecie sami też te analizy robić. Zwróćcie uwagę, mamy wzrosty rezerwy Bitcoina. Tutaj na tym wykresie. To tło to są właśnie rezerwy bitcoina. W momencie, gdy ta rezerwa wzrasta, to bardzo często zdarza się tak, że te bitcoiny za chwilę są sprzedawane, ponieważ ktoś przelewa sobie taką paczkę bitcoinów na giełdy, chce ją sprzedać i czeka, czeka z tym, aż ją sprzeda i sprzedaje. I zobaczcie, cena jest dumpowana. Podobnie. Cena wzrasta, ktoś przelewa swoje bitcoiny na giełdę, czeka, czeka, czeka ze sprzedażą i nagle sprzedaje, i cena spada. Tak, i mamy teraz podobną sytuację, mianowicie wzrosła najpierw rezerwa bitcoina na giełdach, chwilę te bitcoiny na tej giełdzie były, trochę ta cena odreagowała, później po raz kolejny wzrost rezerwy na giełdach nadal się utrzymujący jest. Ta cena już troszkę odreagowała. Tylko pytanie, czy to jest koniec. Pytanie, czy tutaj przypadkiem nie zobaczymy jakiegoś większego odreagowania tej ceny, ponieważ mamy tutaj dosyć duże wzrosty w ciągu ostatnich 24 godzin. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby ta cena spadła jeszcze, jeszcze nieco niżej. A zwróćcie uwagę również na wskaźnik CBR, który jest na Maximus, na Max Data Up Tier. 3CBR, który pokazuje lokalne hypy na giełdzie Binance, zwróćcie uwagę, że ten wskaźnik, gdy wybija poziomy te najwyższe, to jest bardzo fajny, przeważnie moment do tego, żeby właśnie również sprzedawać swojego bitcoina, żeby sprzedawać w tym momencie swojego bitcoina, ponieważ on pokazuje lokalne hypy. I w ciągu ostatnich 24 godzin idealnie pokazał ten moment szczytowy, gdzie, gdy ten Bitcoin dochodził do tych swoich lokalnych szczytów, można było tutaj Bitcoina sprzedać w super praktycznie najlepszym momencie następnie odkupić go kilka godzin później w momencie gdy zaczął kupować Coinbase, czyli tutaj ten wykres zaczął wchodzić na to niebieskie pole i to jest właśnie to kluczowe niebieskie pole, gdy ten wykres wchodzi, to przeważnie to jest właśnie dobry moment pod wejście na nowo w rynek, ponieważ wtedy kupują inwestorzy na Coinbase. Złapać dodatkowych kilka procent, czyli najpierw tutaj obronić 2% Bitcoina, dodatkowo zyskać, a później 2 czy pozostałe te kilka procent na dolarze zyskać. Ok, i tak to wygląda, jeżeli chodzi o wskaźnik CBR, on jest dostępny na MaxData na tier 3, natomiast wskaźnik rezerw Bitcoina na tier 2. Teraz przechodzimy dalej. Zwróćcie uwagę górnicy, górnicy. Nie wyprzedają się jakoś spektakularnie. Cały czas ta średnia jest tutaj poniżej tych poziomów, gdzie byliśmy w roku 2021, gdzie tutaj ta wyprzedaż górników, gdy się upięliśmy z 20 tysięcy na 60 tysięcy, rzeczywiście była spora. Na ten moment górnice wyprzedają się sporadycznie. To są takie lokalne momenty, gdzie się wyprzedają. Ostatnio taka wyprzedaż nastąpiła. Dzisiaj mieliśmy również i wczoraj mieliśmy taką niewielką, ale to niewielką wyprzedaż górników, co jest widoczne na tym piku, co również dla mnie sugerowało, mogłoby sugerować jakiś tutaj zjazd tej ceny troszkę głębszy niż tylko do tych poziomów, na których obecnie się znajdujemy. Także moglibyśmy wrócić spokojnie, spokojnie do tych poziomów z dnia wczorajszego, jeszcze, ale. Oczywiście analizujemy dane dalej. Kolejne wskaźniki, na które warto zwrócić swoją uwagę, to są przelewy z kapitału na giełdach, przelewy konkretnie stablecoinów. Ja tutaj nie widzę teraz jakichś takich sporych napływów stablecoinów na giełdach. Takie napływy, zwróćcie uwagę, były wcześniej, zaraz po spadkach w, pod koniec. Czerwca, pod koniec również maja, po tych bardzo dużych spadkach napływały, napływały stablecoiny na giełdy, co było widać na tych załączonych obrazkach, na tych załączonych wykresach. Te stablecoiny były w stanie te spadki zatrzymywać, powstrzymywać tę wyprzedaż i wykupywać tego bitcoina. Na ten moment nie ma jakichś spektakularnych wzrostów tych stablecoinów. Ja bym też oczekiwał, żeby ta rezerwa tutaj. Być może wzrosła. Niemniej jednak zwróćcie uwagę, rok 2021, gdy te spadki następowały. Najpierw pierwszy ten duży spadek, napływ stablecoinów, potem druży, drugi duży spadek, napływ stablecoinów. Wcale tutaj ta rezerwa nie wzrastała, ona wręcz przeciwnie, jakoś tak sobie powoli, powoli gdzieś tam szła bokiem, a i cena i tak wyskoczyła do góry. Także tutaj, ja bym szukał informacji, może niekoniecznie od rezerwy stablecoinów, ale przede wszystkim szukałbym informacji od inwestorów na Coinbase, czyli właśnie ten wskaźnik, który pokazuje lokalne momenty, gdy, gdzie inwestorzy na Coinbase się akumulują, akumulują bitcoina, czyli to jest wskaźnik CBR. Dodatkowo szukałbym jeszcze wśród tych wskaźników, Takich momentów, gdzie ta rezerwa bitcoina znacząco spada, i na ten moment nie ma takich znaczących spadków w ciągu ostatnich dni, ale w ciągu ostatnich tygodni, już tak pokażę Wam to na tym wykresie. Zwróćcie uwagę, gdy ta rezerwa bitcoina nagle systematycznie spada, gdy są takie mocne, mocne spadki, bardzo często jest to uspokojenie dla rynku, uspokojenie dla. Inwestorów, dla, dla mnie, nawet to jest uspokojenie, z tego względu, że ja widzę, że jest mniej tych bitcoinów na giełdach. Więc mogę kupić tego bitcoina, ponieważ jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś go będzie dampował i cena w związku z tym gdzieś ma prawo rosnąć. Fajnie te wskaźniki również, moim zdaniem, analizować właśnie na Max Data App. I teraz zwróćcie uwagę, tu był taki dosyć solidny, pokaźny spadek tej rezerwy Bitcoina w ciągu ostatnich tygodni, a miał on właśnie miejsce, zwróćcie uwagę 17 czerwca. Pod koniec tych spadków po nim nastąpiły jeszcze finalne, finalne spadki, ale potem już tak naprawdę cały czas ta bit cena Bitcoina. Po tym spadku rezerwy cały czas systematycznie, systematycznie pnie się w górę. Więc zdanie to jest bardzo potężny sygnał na to, że te wzrosty mogą tutaj jeszcze przez najbliższe tygodnie potrwać. Oczywiście co będzie za parę miesięcy, to ja nie wiem. Mogę oceniać, że teraz ta cena gdzieś prawdopodobnie powinna odreagować, zlecieć może trochę w dół ze względu na te niewielkie wzrosty rezerwy. No a później co się będzie działo? Później, jutro, pojutrze i tak dalej to nadal będę analizować na bieżąco w czasie rzeczywistym na Max Data App, na narzędziach, na kanale YouTube na Julian Krypto Codziennie, na Twitterze i na Telegramie, na właśnie na tych narzędziach, które wysyłają automatyczne powiadomienia o zmieniających się danych łączeń rezerwach Bitcoina i tym podobne. Także wbijajcie koniecznie na te narzędzia. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i niech hossa będzie z nami. Cześć.